Dziś opowiemy Wam o systemach operacyjnych, ale nie będziemy ani słowem wspominać o Windowsie czy Macu. Istnieją bowiem darmowe alternatywy, które mogą być nie tylko ciekawe, ale i przydatne. I popularny Ubuntu wcale nie jest tutaj monopolistą. Istnieją bowiem systemy oparte nie tylko na Linuxie, ale też na przykład Androidzie. I w tym materiale pokażemy Wam 5 darmowych systemów do różnych zastosowań. SteamOS, system stworzony przez Valve, ma w domyśle służyć graczom i ich wygodzie. W praktyce mamy do czynienia z Debianem, jedną z dystrybucji Linuxa, na którą naciągnięto nakładkę graficzną. Ta wygląda dokładnie jak znany użytkownikom Steam na innych systemach Big Picture. Działa także niemal w ten sam sposób. Instalację SteamOS możemy przeprowadzić na 2 sposoby, wyjaśnione krok po kroku na stronie producenta. My oparliśmy się o instalator Debiana, który pobierzemy bezpośrednio ze strony Steam. Proces instalacji zawiera kilka ważnych kroków. Po wypakowaniu pliku SteamOS Installer do pustego pendrive'a sformatowanego w systemie FAT32 dokonujemy rozruchu znośnika. Pierwsza część instalacji odbywa się automatycznie, tworząc nową partycję na dysku. Dalej wystarczy postępować zgodnie z instrukcją dostępną na stronie, by zakończyć proces w kilka minut. SteamOS ma być przede wszystkim wygodny. Możemy obsługiwać go za pomocą pada, a cały interfejs oparty jest na kafelkach. Warto jednak pamiętać, że to wciąż Linux i wyłącznie gry kompatybilne z tym systemem będą działać na SteamOS. Warto też wspomnieć o przeglądarce internetowej standardowo wbudowanej w interfejs SteamOS-a. Przeglądarka jest dostępna w każdym momencie, nawet podczas rozgrywki, podobnie jak w tradycyjnej wersji klienta Steam. Radzi sobie ona z Flashem i HTML5, dzięki czemu można przeglądać YouTube'a czy inne witryny wykorzystujące ten standard. Z poziomu SteamOS możemy również wyłączyć nakładkę Steama, przechodząc do pulpitu Debiana, co umożliwi nam instalowanie oprogramowania i sterowników. Dokonamy tego, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach interfejsu. Lubuntu to jedna z popularniejszych lekkich dystrybucji Linuxa, będąca pochodną systemu Ubuntu, ale lżejsza, przez co działa lepiej także na starszych maszynach i tanich laptopach. Osiągnięto to przez wykorzystanie środowiska graficznego LXDE, którego komponenty są mniej zasobo i energożerne. Instalacja Lubuntu jest bardzo prosta. Najpierw z pomocą darmowego programu Rufus tworzymy dysk bootowalny na pendrive'ie, umieszczając dostępny na stronie Lubuntu plik ISO. Następnie podczas rozruchu uruchamiamy tymczasowe środowisko systemowe. Z tego poziomu możemy uruchomić instalator, klikając na jego ikonę. Lubuntu możemy zainstalować obok drugiego systemu bądź wymazać wszystkie dane i wtedy zainstalować system. Sam proces jest bardzo prosty i nie zajmuje dużo czasu. Po instalacji wita nas prosty pulpit i w zasadzie wszystko tu jest relatywnie proste i bez graficznych wodotrysków, chociaż kilka opcji konfiguracji wyglądu zastaniemy. Również dostępne aplikacje mają być przede wszystkim wydajne. Mamy jednak wszystko, czego potrzeba do codziennej pracy. Prosty edytor graficzny, odtwarzacze muzyki i wideo i biurowy pakiet LibreOffice kompatybilny z Windowsowym Office'em. Nie zabrakło również przeglądarki, w tym wypadku to Firefox, który działa szybko i sprawnie radzi sobie ze wszystkimi zadaniami. To oczywiście nie koniec, w Lubuntu znajdziemy też chociażby prostą grę na zabicie czasu, popularne 2048. Tiles to system, który ma zmaksymalizować nasze bezpieczeństwo podczas przeglądania sieci, m.in. poprzez szyfrowanie danych i łączenie się z internetem przez sieć Tor. Aby go uruchomić, montujemy za pomocą darmowego programu Rufus plik ISO na pendrive'ie i dokonujemy rozruchu z jego pomocą. W nowym oknie wybieramy opcję Tiles. Na początku pokazuje się okno dialogowe, w którym wybieramy preferowany język i odpalamy właściwy system. Po chwili powinien pojawić się pulpit. Tiles jest przygotowany do pracy tylko w chronionym środowisku Live. Musimy pamiętać, że przeglądanie internetu z użyciem sieci Tor może być dość powolne. Wszelkie potrzebne programy znajdziemy podzielone na kategorie w górnym lewym rogu ekranu. Wystarczy kliknąć na programy. Przycisk miejsca daje nam z kolei szybki dostęp do najważniejszych folderów. Domyślną wyszukiwarką w systemie Tiles jest DuckDuckGo, a przeglądarka Tor jest wyposażona w rozszerzenie HTTPS Everywhere i inne dodatki zwiększające bezpieczeństwo. Oprócz tego dostajemy dostęp do programów umożliwiających normalne korzystanie z systemu, w tym darmowe programy biurowe oraz multimedialne, a nawet oprogramowanie do edycji grafiki oraz dźwięków. Bliss OS to system oparty na Androidzie, dostępny zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerach. Dla wielu jego najprzydatniejszą funkcją będzie więc możliwość testowania aplikacji gier z androidowego sklepu Play na komputerze. Instalacja Bliss OS przebiega podobnie jak w przypadku innych systemów. Wypalamy na nośniku USB plik ISO programem Rufus i uruchamiamy komputer, butując go z nośnika. W trakcie instalacji wybieramy odpowiedni dysk, wyznaczamy ilość miejsca na androidowy system i czekamy, aż instalator ukończy cały proces. Przy następnym włączeniu nasz komputer powinien uruchomić się z Androidem. Do wyboru mamy 2 sposoby wyświetlania głównego ekranu. Możemy upodobnić go do tabletu bądź systemów stacjonarnych z paskiem zadań i prostym menu w stylu menu start.
Cloud Ready to system oparty na lekkim i popularnym open source'owym projekcie Chromium OS. Instalacja jest dość prosta. Po rejestracji na stronie Cloud Ready pobieramy plik instalacyjny, który stworzy dysk USB, z którego z kolei uruchomimy i zainstalujemy system. Wystarczy wskazać odpowiedni nośnik i poczekać kilkanaście minut. Następnie już standardowo dokonujemy rozruchu z USB i przechodzimy do środowiska Live. Z jego poziomu za pomocą funkcji Install OS możemy zainstalować system na dysku twardym naszego urządzenia. Proces wykona się automatycznie, formatując w trakcie nasz dysk. Po uruchomieniu i wstępnej konfiguracji ukaże nam się system, którego głównym elementem jest przeglądarka Chromium. System ten służy przede wszystkim prostym zadaniom z użyciem przeglądarkowych wtyczek i rozwiązań online, jak chociażby dysk Google czy dokumenty Google. Cloud Ready dzięki niewielkim wymaganiom sprzętowym jest idealnym rozwiązaniem dla starszych komputerów i laptopów, które mogą w ten sposób zyskać drugie życie.